Są różne odchyłki. Tak, porozmawiajmy o tolerancji na początek. Tak. Nie, jeżeli dobrze gra, to mi to nie przeszkadza, ale poszedł mi się kąpać do innej kabiny, tak? Bo po co? Chociaż dzisiaj zamiast mydła się używa żele, nie jest niebezpiecznie, tak, żeby się tam schylać. Czyli pan zmierza... I na pewno nie można uciekać od seksu, się tego bać, bo myślę, że jest to normalna sprawa. A można kontuzję złapać. No to jak ktoś już próbuje gdzieś tam z kajdankami, nie wiem, z jakimś tam wibrator gdzieś ucieka, no, po ścianach, no to wtedy można złapać, nie? Ale jak się jest normalny, ja mówię, normalność na boisku to samo. Masz pustą bramkę, nie kombinuj, strzel. Kiedyś jak pan był bardzo malutki, to kibice na trybunach wiedzieli. Numer jeden to był Jan Tomaszewski, numer dwa taki, siaki, owaki, cała kadra wiedziała i oni grali wszystkie mecze Mistrzostwa Świata. A dzisiaj te zmiany, te numery na koszulkach, jakieś 99, 27, 33, 00, jeszcze nie wiadomo co, że trochę tego show jest. Mam problem z licencją. Otrzymuję taką licencję UEFA Pro na pół roku i za chwilę, dobra, frajerze, na razie nie możesz. Jak jest znowu bałagan, znowu jakieś tam, nie wiem, jakieś różne są przepisy. Dobra, znowu masz. Na dzień dzisiejszy mam UEFA Pro, za 3 tygodnie stracę ją, będę znowu bezrobotny, bez pracy i będę musiał może jeździć do Niemiec jako zawodowy kucharz, bo taką sobie też profesję wybrałem, grając kiedyś w piłkę w Niemczech, że mam z czego żyć, ale kocham tą piłkę przez 20 lat pracy, jak tak sobie przypomnę, mówię, no niestety zamknięto mi drzwi w szkole trenerów. Po prostu nie docieram do nich. Ciężko mi się z nimi, coraz trudniej się z nimi rozmawia. Może ta tabela jest za dobra. Oni mają swoje wizje, swoje filozofie grania. Uczulam, tłumaczę, na czym to wszystko polega. No ale to jest takie pokolenie, że chyba wie wszystko najlepiej. Dlatego musimy sobie trochę porozmawiać to. Dlatego myślę, że w tym pucharze z tą naszą grą, z tym naszym podejściem, byśmy i tak za daleko nie awansowali. Boli to, bo mówię chłopakom, zaraz powiedziałem, wstyd mi bardzo, bo reprezentują Ostrudę. My jesteśmy najemnikami, od nas się wymaga, żebyśmy swoją pracę wykonywali na 100%, a nie byle jak. A tu jest za dużo byle jakości w tej naszym zachowaniu, bo już jak mecz przychodzi, ja mówię, to jest potem tylko rachunek za tą naszą całą głupotę, za tą pychę, za to zarozumialstwo, za pewność siebie. Nie wiem, skąd ci chłopacy to biorą, bo są z bardzo słabych klubów, są z klubów, których nie chcą ich w tych klubach, zostali wyrzuceni i myślę, że mają trochę czasu do soboty, żeby się ogarnąć i udowodnić tym wszystkim ludziom, którzy im powiedzieli, nie nadajesz się do piłki, weź sobie, rób co innego i my ich tu przygarnęliśmy. Ja uważam, że z takich chłopaków to się fajne zespoły tworzy, bo jak jest człowiek odrzucony, to ma jakąś ambicję, charakter i to pokaże na boisku. A to, co ci chłopacy pokazali, no było zespół, mówię, w pierwszej połowie z tych chłopaków złożonych, którzy mniej grali, mogli mieć pretensje, że nie dostają szansy, no ale pokazali, że ja się nie mylę, a oni się mylą i dlatego porozmawiamy sobie jutro na spokoju, żeby tutaj za bardzo się nie obrzucać jakimiś tam wyzyskami, ale to był antyfutbol, co pokazaliśmy. To tak te ciemne chmury nad tą naszą grą cały czas krążą. W ostatnim meczu z Ursusem wywinęliśmy się w ostatniej chwili, gdzie mecz był pod kontrolą 3-1 i zamiast iść za ciosem przejść czwartą, piątą bramkę, nie, wrzucamy jakąś dyskietkę pod tytułem jestem panem piłkarzem. Nie byli ci chłopacy nigdy piłkarzami, na razie nie są i jeżeli będą tak się zachowywać, to nie będą. Ja im tylko mówię, chcę pomóc, chcę im wytłumaczyć, na czym to polega, ale ich wizja piłki nożnej, no, doprowadzi do tego, że taka Concordia Elbląg nawet nie będzie zimą chciała żadnego z nich w swoim składzie. Za młodzieżowo, za dziecięco, to jest seniorska piłka. My nie mówmy o chłopaku, który ma 19 czy 20 lat, że to jest młodzież, tak? 17-latkowie grają w Bundesligach, w lidze angielskiej. To mówię, ten parasol trzeba ochronny z tych chłopaków zdjąć. Ja mówię, to jest katastrofa, że jest taki przepis, że młodzieżowcy muszą grać w piłkę. I cierpią trenerzy w pierwszych ligach, w drugich ligach, w trzecich ligach, bo trzeba takiemu jednemu i drugiemu cudakowi dać granie. On ma jeszcze menadżera i menadżer uważa, że jemu się należy. Im się nic nie należy. Jesteś dobry, to będziesz miał 16 lat, to będziesz grał. Ale przepis z tymi młodzieżowcami po prostu psuje im kariery, bo oni uważają, że jak gra, no to on jest dobry. A on gra tylko i wyłącznie dlatego, że jest młodzieżowcem. I ta młodzież od nas dostaje szansę, ale
Pan też ogląda te mecze, nagrywa, jeździ i no, który tutaj na kolana nas powali? No nikogo, no. Kibicuję Czesiowi Michniewiczowi, kibicuję Jackowi Magierze. No przecież ta reprezentacja Polski się kompromituje. Wygrali przypadkowo jedni raz z Finlandią, a Jacek już drugi mecz w czapkę. Dwa mecze, cztery stracone, zero punktów. To jest nasza młodzież reprezentacyjna. Więc co my możemy mieć tutaj w trzecich ligach? Jeżeli gramy tak w znajdziemy sposób jak dzisiaj, no to mówię, cieszymy się chociaż, że jeden punkt jest. Nie, no bardzo mocno się pokłóciliśmy w szatni. Ja dzielę piłkę nożną na dwa poziomy inteligencji. Prywatny i piłkarski. A piłkarską jesteśmy debilami. Nie? Może to zabrzmi ostro, brutalnie, no ale tak trzeba to powiedzieć. My jesteśmy debilami piłkarskimi. Nie? Bo Kazik Dejna tabliczki mnożenia nie znał. Maradona strzelał do dziennikarzy, ale to byli geniusze piłkarscy. Jako ludzie debile, ale piłkarz geniusze. My mamy fajnych chłopaków, inteligentnych, AWF-y, studia, farmaceutyka, ale na boisku widać, że jesteśmy piłkarskimi debilami, no bo jeżeli piłka wpada na 2-1 dla nas i jest już bramka, to po co dobija Gronowski, który chłopak, ja mówię, AWF kończy, farmaceutykę skończył. Gdzie rozum? Gdzie myślenie piłkarskie? Dlatego ja mówię, trzeba się mocno zastanowić, czy to ma dalej sens z tą drużyną pracować, z tymi chłopakami, bo myślę, że oni prochu już nie wymyślą. No my się pompujemy i cudujemy i krzyczymy, są zawsze winni trenerzy, przeważnie działacze, bo czegoś tam nie obiecali, a co oni reprezentują, no to jest dramat, tak jak dobrze Piotrek zauważyłeś, no jest chłopak, który 2 lata uczył się w pierwszoligowym Grodzisku i on ma 8 głów z jakimś tam trampkarzem 16-letnim i 8 głów on to przegrywa, nie? Podać na 10 metrów jest problem, rzut z autu jest problem, no nasze granie dzisiaj to tylko trzeba przeprosić kibiców, którzy na te mecze nasze chodzą i liczyłem, że zakończymy ten sezon jakimś efektowną wygraną, bo drużyna z Kartuz, no nie ubliżając tym chłopakom, ale tutaj tylko był chyba Piotr Zagórski, który 3 lata temu nie nadawał się do grania, no bo jakiś tam wyższy poziom był, a dzisiaj on tu gra wirtuoza, nie? Chłopak, który na pewno o 2 w nocy z dyskoteki wrócił i jemu piłka nie przeszkadza, no żadnej szybkości, niczego, największe zagrożenie dla nas, o czym to świadczy, nie? Dlatego wstydzę się za swoją drużynę, wstydzę się za nasze tu rzeźbienie, na pewno musimy jeszcze te 2 mecze do końca dograć i będziemy bardzo długo rozmawiać z Waldkiem Damcem, który na pewno też jest załamany, no i zawiedziony tym, co my tutaj prezentowaliśmy. Jaki piłkarz ma jakąś tam tą dyskietkę zakodowaną, żeby się nie zmęczyć. Rozpoczynamy od biegania. Od tego się odeszło. Jest jakieś przesuwanki, tam korytarze podaniowe, drony, cuda niewidy, a piłka jest prostą grą. Trener Engel wie dobrze, jak na Mistrzostwa Świata awansował, musiał mieć kałużnego, musiał mieć paru wojowników, bo w piłkę się zapieprza, prosto mówiąc. A jak się ją głaszczę i podaję, tej drużynie jeszcze mam paru głaskaczy. Paru pożegnaliśmy, to są chłopacy, którzy chcą coś osiągnąć i jest droga tylko jedna, ciężka praca, trzeba zasuwać. Sam trochę w piłkę grałem, po drugiej stronie ulicy miałem Kazika Dejnę, mogłem się od kogoś uczyć, czy trochę nazwisko było, nie? I to się nie zmienia. Mamy chłopaka na obronie, powiedziałem, zapytaj się dziadka, jak grał Jurek Gorgo, to graj tak. Macie damskie buty i chcecie sobie w piłkę pograć. W piłkę się pracuje, to jest ciężka praca. A piłkarz polski no musi niestety więcej biegać, więcej zasuwać. I to jest pierwszy punkt. I taką drużynę zebrałem. My nie mamy wirtuozów. Mamy chłopaków, którzy grali w Chwaszczynie. Będziecie długo szukać, gdzie to jest. Ten Krzysiu Wicki, chociaż kiedyś tutaj był na jakichś testach, ten duży taki. I drugi Marczak. Też jakaś drużyna, że też nie znajdziecie na mapie. To było tych 2 w ataku, takich wysokich. A reszta, tacy chłopacy, no muszą biegać. Nie gramy ładnie, nie gramy może widowiskowo, ale zaangażowania i serducha im nie zabraknie. Nie? Robimy błędy. Ale tu mówię, nie musicie aż tak dołować trenera czy prezesa, bo Polonia gra dobrze w piłkę. My pokonaliśmy przecież Raków, my pokonaliśmy Odrę, Opole. Bardzo ciężki mecz w Kotwicy, Kołobrzeg, inauguracja, 3 dostali też. Czyli nie jesteśmy aż takimi frajerami. To, żeby źle, może śmiesznie wyglądamy, ale my umiemy w piłkę grać. I dlatego ci chłopacy, nie jedźcie tak z nimi, bo nie przegrali ze słabą drużyną. Tak jak ma wziąć i zrobić konkretne zadanie, bez pajacowania. Znam możliwości poszczególnych chłopaków, bo już z nimi wcześniej też byłem. Połowa z nich to jest ściągana przeze mnie z tych małych klubików i oni muszą na początku wykonywać swoją robotę. Jak mamy tego Przemka Kamińskiego, to nie jest przypadkowy chłopak. On grał w reprezentacji Polski, to jest piłka z Lechii Gdańsk, ale miał kontuzje krzyżowe, jakieś tam porwane kolana i tak dalej. I Marek Juźwiak, znacie go tutaj przecież z Legii Warszawa, był wściekły na działaczy Legii, że takiego chłopaka wyrzucili. I ten chłopak dzisiaj grał, to był duży taki środkowy obrońca w tych takich śmiesznych pantofelkach. Strójko. Tak. I brał, co ma brać. Na początku chciał siateczki zakładać, wiem, jak chcesz tak grać, to wracaj gdzieś tam do Elbląga, bo tam gdzieś go zakotwiczyli. Ja mówię, jak chcesz być piłkarzem, to rozpocznij pierw od walenia, rąbania, grania. Potem wyjdzie wyprowadzenie, podanie. Wiem, że ma bardzo dobre uderzenie. Dzisiaj mu wolny nie wyszedł.
ale my jeszcze dwa wolne strzelimy po jego uderzeniach. Do głowy wyszedł ładnie, no nie trafił. Ale miał, mówię, półtora roku przerwy. Ja ich odbudowuję i poprzez ciężką pracę, ja im to tłumaczę, sam się przebieram, z nim jeszcze biegam, gram, żeby widzieli, że ja w taki starość jeszcze mogę, więc oni dwa razy muszą. Bo jeżeli nie chcę, im się mają tylko dwa miesiące czasu. I jak za dwa miesiące się nie obudzą, to ich nie ma. Ja jestem taki czerwiński mały chłopak wytatuowany, to od tego oni rozpoczynają. Teraz tatuaże już mają, już mi ich nie wymarzę. I powiedziałem, jesteś wypożyczany z Chojniczanki, ty grasz o byt. Jeżeli zagrasz parę dobrych meczy, a Chojniczanki chociaż biedują, wejdzie do Ekstraklasy, wrócą po ciebie, bo ty jesteś chłopak z Chojnic. Po co mają kupować jakiegoś za wielkie pieniądze? Chojnic nie stać na to, ale strzel 10 bramek, strzel dzisiaj drugą. I dlatego takimi kitami, takimi właśnie metodami próbuję tą drużynę zjednoczyć. Nie ma nas dużo, walczymy o każdy punkt. Dzisiaj nie przegrała Polonia z jakimiś ogórkami, tylko solidną drużyną, która jest przygotowana, wybiegana. Mówię, dziękuję szacunce, że wzięła nam dwa miesiące do młyna, bo ja powiedziałem, w piłkę to jeszcze nie umiecie grać, ale jak będziecie biegać, a tego was nauczę, to będzie wam łatwiej. Bo ja na przykład byłem bardzo słaby z matematyki, fizyki, chemii i nie poszedłem na politechnikę, bo nie chciałem być tym debilem matematycznym, a byłem takim, na pewno nie jedna profesorka by tak stwierdziła. A w piłce, no niektórzy męczą tą piłkę, męczą tych trenerów, kibiców, zwalniają nas. I może w tym momencie powiedziałem prawdę. Jesteś piłkarskim debilem, bo jeżeli 10 razy do pustaka nie strzelasz, no to znaczy tak jak ja bym 3 razy 3, 17 ciągle mówił, tak? I nauczycielka na pewno zostawiłaby mnie w klasie siedzieć, tak? A tutaj się go głaszcze i się tłumaczy. Nie, to trener jest debil, a ty jesteś kozak. To była prawda, uczciwie, nie wycofuj się z tego. Każdy inaczej reaguje na te moje wypowiedzi, ale to są wypowiedzi szczere. I dziękuję bardzo, że zostałem do was tu zaproszony, bo może ktoś mnie wreszcie zauważy, że ja nie jestem jakimś tam piłkarskim debilem, ani życiowym debilem. I taka jest po prostu prawda. No mówię, jeżeli jest 2 + 2 jest 4 i po co mam czarować i pompować. A trenerzy, którzy bronią piłkarza, który zawalił robotę, popełniają błąd. I to nie jest tylko u seniorów, nawet reprezentant Polski. Trzeba mu otwarcie powiedzieć, byłeś słaby. Dlaczego się boi, że potem co, wywiadu nie będzie miał dziennikarz i głaszczemy, szukamy dla nich jakichś rozwiązań, alibi. Błąd. I tak samo z małym dzieciaczkiem. Przychodzi na przykład grupa 20 dzieciaczków małych do szkółek różnych i nie ma możliwości, żeby cała 20 nadawała się do piłki. I teraz jest rola trenera powiedzieć wprost, nie nadajesz się, boli to, możesz płakać, idź do innego klubu, udowodnij mi, że się pomyliłem, ale pracuj. A my przyjmujemy wszystkich, bo piłka jest fajnie, lekko, łatwo i przyjemnie. Nieprawda. Może taki przykład dajmy, ma pan fajną żonę teraz, tak? Ale ma 120 kilo i wciska się na siłę w spódniczkę mini, zaraz pójdzie pan na starówkę, no będzie trochę głupio, Marta, tak? Marta, to nie o tobie. Daję przykład. I w tym momencie trzeba powiedzieć, słuchaj dziewczyno, 100 kilo w dół, albo miesiąc nie ma żarcia, ale nie róbmy jaj, tak? I jeżeli ja tego nie powiedziałbym mojej żonie, że ona ma 49 kilo, więc no to oszukuję ją, tak? Dlaczego mam oszukiwać kogoś, na kim mi zależy? I tak samo jest z tymi chłopcami. Jeżeli widzę, że chłopiec ma cycki, to było też jakieś tam moje hasło do Rafała Siemaszki, pozdrawiamy Rafała, i brzuszek, i ta piłka nie za bardzo, niekoniecznie, to dlaczego go uszczęśliwiać na siłę? Niech idzie, jest bardzo dużo sekcji innych sportowych, niech idzie o sumo. Sumo jak sumo, też ciężkie, bo to trzeba 8 kotletów zjeść, nie każdy to udźwignie. A do piłki może być. I my tą piłkę uważamy, że to jest łatwe, to nie jest łatwe. Że ta krytyka będzie coraz większa, będą się może i ze mnie tam niektórzy nabijać, ale akurat się na piłce nie znają, bo ja się mogę wymienić na przykład z Guardiolą i obstawiam, że Guardiola też tu cudów nie wymyśli, a ja z tym tam jego miliardem funtów wydawanym jakieś tam wicemistrzostwami też zdobędę.